zacznijmy od Adama Mickiewicza, którym urzeczony był wykładami Joachima de Lavella. Słuchał go, jak wiemy wszyscy. I tak pisał o nim. O długo modłom naszym będącym na celu, znowuż do nas koronny znidziesz de Lavella. I znowu cię obstąpią pobratymcze tłumy, abyś naprawiał serca, objaśniał rozumy. Abyś naprawiał serca, rozjaśniał rozumy. I chyba wszyscy na tej sali, wszyscy w naszym towarzystwie od tylu lat tymi słowy się kierujemy. Mniej lub bardziej w sposób udany naprawiamy, czy chcemy naprawiać serca i chcemy objaśniać rozumy. Bardzo istotnym jest też i to, że jak sami wiemy, de Lavell pisał bardzo pokrętnie i bardzo ciężko się go czyta. Bardzo ciężko się go czyta. Ale też, ponieważ zaszczyt spotkał nas na tym zjeździe, który to zjazd przyjął sobie za motto debatę nad człowiekiem jako twórcą historii, to chciałbym sięgnąć do mojej ulubionej jego lektury, młodzieńczej, jak wiemy, która dotyczy teorii historii i który tak mniej więcej rozstrzyga kwestię, która jest przedmiotem naszych obrad. Żebyśmy nadal lepiej byli rozumiani w wyrazie tym historia, uważam wykład rozpoznanych dziejów. Wykład rozpoznanych dziejów. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne jest dlatego, że nie ma czegoś takiego jak koło historii. Historia nie jest demiurgiem. Historia jest rzeczą ludzką, jest wykładem rozpoznanych dziejów. Jeśli ulegamy historii, jeśli ona steruje naszymi działaniami, to pamiętajmy, że to nie jakieś tajemnicze koło i demiurg. My sami sobie tworzymy kłopoty, pisząc o przeszłości tak, jak piszemy. My sami potrafimy rozwiązać wiele problemów, pisząc o przeszłości tak, jak o tym piszemy. Wspaniała nagroda spotkała nas. Ojciec nasz patronuje nagrodzie, którą uzyskaliśmy, za którą serdecznie chciałem podziękować.